Słońce i bezchmurne niebo to pierwsze oznaki tego, że wiosna już za rogiem. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że trzeci rok z rzędu radomianie nie pojadą na rowerach miejskich. Czy to dobre rozwiązanie? Czy alternatywą okaże się hulajnoga elektryczna? Dziś postanowiliśmy o to zapytać. Proszę pani, rower miejski czy hulajnoga elektryczna? W sumie ciężki wybór, ale chyba rower miejski. A skąd taka opinia? Dlatego, że kiedyś korzystałam z roweru miejskiego i byłam bardzo zadowolona. Żona bardziej rower, ja hulajnoga elektryczna. No hulajnoga. A skąd taka opinia? Nie wiem. Rower oczywiście. Bardzo lubię jeździć na rowerze i poza tym jest zdrowiej niż hulajnogą elektryczną. Jest bardzo dobra hulajnoga, tylko że nie każdy może na niej jeździć. Ja na przykład bym nie jeździła ze względu na wiek. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest to samo. Czy rower, czy hulajnoga, to myślę, że... Chociaż te elektryczne wydają się bardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o prędkość i tak dalej. Rower miejski. Rower. A skąd taki wybór? Bo często jeżdżę na rowerze i wolę pedałować niż jeździć elektrycznie. No po prostu jest to zdrowsze. Można schudnąć szybciej. Proszę powiedzieć, jak pan zapatruje się na to, że w Radomiu już trzeci rok z rzędu nie będziemy mogli jeździć na rowerach miejskich? Czy te rowery faktycznie nie są nam potrzebne? No sądzę, że przydawały się jak najbardziej, tylko że pomysł był fajny, skończyło się dziwnie, nie wiem czemu. To bardzo źle. W ogóle to jest coś... Coś okropnego. No koszmarnego. No, koszmar. Bardzo koszmarne. Zwłaszcza, że większość lubi jeździć na rowerach. Jejku, no ciężko, ale to trzeba się zaopatrzyć w swój rower i wtedy po problemie. Nie, no szkoda mi się, że one się fajnie sprawdzały, tak? Każdy mógł z tego skorzystać, było to duże ułatwienie w mieście, więc szkoda, że nie będzie. Po prostu, no te rowery dla mnie to też lepsze, bo te hulajnogi, no też może są dobre, ale więcej są tak porozrzucane, wie pan. Gdzieś to ich zostawi i tak zostaje. Myślę, że lepiej by było, jakby można było pojeździć. Moim zdaniem powinno być, szczególnie w centrum, ponieważ no każdy by miał do tego dostęp i by dojeżdżałby każdy do domu. Okej, dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia.